Siemanko, witam w mojej nowej kuchni. Dzisiaj pierwsze ważenie w nowym mieszkaniu. Cześć, dzień dobry, Paweł Wilczyński, Browardo Mój Wilczy Tabor z tej strony. Tak jak powiedziałem we wstępie, dzisiaj debiutancko, dzisiaj po raz pierwszy ważę w nowych murach, także można powiedzieć, że trochę się stresuję, bo nie mam pojęcia, czy wszystkie rzeczy, wszystkie narzędzia, wszystkie surowce ze sobą przewiozłem, natomiast mam nadzieję, że pójdzie to naprawdę fajnie, naprawdę sprawnie. Dzisiaj to nie będzie takie opracowanie stylu NEIPE. Wydaje mi się, że w dość fajny sposób zaprezentowałem w swoim jednym z poprzednich filmów. Zachęcam do zerknięcia, tam opowiadałem, jaki mam pomysł na ten styl. Dzisiaj oczywiście NEIPA też jest, można powiedzieć, taką bazą, aczkolwiek trochę sobie powariujemy, trochę rzeczy pozmieniamy, trochę rzeczy zrobimy na skróty. O tym wszystkim w tym filmie. Zapraszam do oglądania, a ja biorę się do lania wody. No i moi drodzy, 20 litrów znalazło się już w garnku, a w garnku, w którym będę zacierał w nietypowy jak na siebie sposób, gdyż z wykorzystaniem worka. Będę zacierał, słuchajcie, dzisiaj w worku, jeszcze dziewiczym, nieużywanym, tak szczerze to pożyczonym od kumpla, także dzięki Szymon. W mieszkaniu, jak to w mieszkaniu, nie ma tego miejsca aż tak dużo, więc wszystkich tych filtratorów, wszystkich dodatkowych sprzętów na razie zwozić nie chciałem. W ten bardzo kompaktowy sposób postaram się dzisiaj sobie poradzić, no i mam nadzieję, że finalnie około 20 litrów dobrej, takie około 15 BLG brzeczki uzyskamy. Woda, którą wlałem, to Ocean demineralka. Oczywiście wzbogacimy ją solami. Tutaj mam taki pakiecik, tu mam chlorek sodu. Czekamy, aż ta woda nam dojdzie do 70 paru stopni. Jeśli chodzi o inne surowce, które dzisiaj mam, oczywiście nasza baza, czyli sód pilzneński z Wikinga, i tego sodu użyjemy około 70%. Do tego także wielki wór, przyda się na pewno przy jakichś pszenicach, przyda się przy berlinerach, gdyż jest to, no właśnie, sód pszeniczny, najprostszy, również tutaj z Wikinga. I żeby oczywiście to pozostało NEIPĄ, żeby dostarczyć trochę więcej białek, żeby mieć tę specyficzną kremowość, gładkość w piwie, no to płatki pszenne. Taki nasz dzisiejszy zasyp. A jeśli chodzi o chmiele, no to tutaj troszeczkę polecimy poznańsko. Polecimy poznańsko, bo będę używał chmieli, które no już nie są pierwszej świeżości. No i trochę mi szkoda z tego powodu, bo mam tutaj dwa naprawdę fajne chmiele nowofalowe brytyjskie, Endeavor i Phoenix, rocznik 2020. Czyli niektórzy pewnie by już tego nie użyli, natomiast ja sam jestem ciekaw, bo tak naprawdę zazwyczaj nie używam chmieli, które są rocznikowo starsze niż rok. Jestem ciekaw, czy one jeszcze dają radę, czy jeszcze trzymają świeżość. Oczywiście były super dobrze przechowywane, próżniowo zapakowane, także tutaj spodziewam się, że będzie spoko. No i dopełnimy to Cascade'em, też 220. Tę warkę podzielimy na 3, o tym jeszcze nie wspomniałem, na 3 ją sobie podzielimy. Jeden szczep to będzie NEIPA Blend z Butlek Biology. Tutaj dzięki wielkie Piotrek z Browaru Dudek za użyczenie tych drożdży i przesłanie mi ich. Oprócz tego FM41, też w sumie od piwowara innego dostałem gęstwę, od Grześka z Poznania, pozdrawiam. No i trzecia część brzeczki, o ile uda się uzyskać tyle, ile planuję uzyskać, to będą US05. Także będę miał takie porównanie fermentacji, co istotne, w mieszkaniowych warunkach. Nie mam żadnej lodówki, nie dysponuję też w tej chwili sprzętem do fermentacji ciśnieniowej, ale to już niedługo się powinno zmienić. Zatem sam sobie chcę sprawdzić, jak te szczepy sobie radzą w warunkach, no, nie idealnych, nie oszukujmy się, gdzie ta kontrola temperatury fermentacji jest ograniczona. Powiem wam szczerze, że na maksa się bałem, że ten worek zwyczajnie nie będzie pasował, będzie za mały na ten garnek, a pasuje, można powiedzieć, idealnie. Wora nam się podgrzewa, także lecimy z odważaniem. 4,5 kg słodu pilzneńskiego, kilogram pszenicznego i kilogram płatków pszennych. Równiutko 4,5 kg mamy już odważone, więc lecimy z tym, wsypiemy, a po czym jeszcze dorzucimy oczywiście po kilogramie pszenicy i kilogramie płatków pszennych. Sprawdzę jeszcze ostatni raz temperaturę. Mamy 72-73 stopnie, zatem jest naprawdę dobrze. Tyle nam w zupełności wystarczy. Oczywiście chodzi o to z tą temperaturą, żeby no, zatrzeć trochę bardziej na słodko. Myślę, że w NEIPĄ to zawsze dobrze gra. Teraz czas na nasze płatki i
słód pszeniczny. Pięknie to wygląda i pachnie. No jest zdecydowanie zbożowo, przyjemnie. I myślę, że godzinka i to sobie będzie się spokojnie zacierać. W międzyczasie gdzieś tam oczywiście to dogrzeje. A zaraz sobie to przykryjemy, zanim oczywiście damy kwas mlekowy. Niestety trochę na oko, także wilczy tabor do poprawy. Trzeba tu profesjonalnie to zrobić, jednak pomiary, no mimo wszystko, w piwowarstwie domowym też ważne są. 5 ml, czyli mała łyżeczka. No i ja przez te godziny na pewno, bo godzinę minimum będę zacierał, na pewno będę ten worek co jakiś czas podnosił, co jakiś czas będę mieszał, no tak, żeby faktycznie ten dość gęsty w tej chwili zacier nam się zatarł jak najbardziej prawidłowo. Widzę, że temperaturka dobija do 70. Myślę, że możemy przykryć garnek, no i czekać, aż enzymy zrobią swoją robotę. Po godzince zacierania, podczas którego mieszałem, podgrzewałem tak, żeby te 70 stopni utrzymać, zwiększam temperaturę do 72 stopni Celsjusza. No i w tych 72 stopniach Celsjusza myślę, że podtrzymamy jeszcze z pół godzinki. Kolejna rzecz, której nie wziąłem ze sobą, to roztwór jodu. Także no, próby jodowej nie zrobię, więc wolę po prostu zachowawczo wydłużyć zacieranie. Tym bardziej, że te były płatki, surowce niesłodowane, zawsze trochę mogą nam wydłużyć czas potrzebny do sukrzenia. Po tej przerwie wyciągniemy worek, niech on sobie ocieknie. Wygrzewu nie będziemy robili, bo nie ma klasycznej filtracji. Być może lekko sobie jeszcze wysłodzę to co będzie. Jeśli będzie to miało fajny ekstrakt, to dodamy do gotowej brzeczki i będziemy mieli po prostu tej brzeczki trochę więcej. No i 30 minut tej ostatniej przerwy minęło. Zabieram Was teraz w dość prywatne miejsce, bo do łazienki, w której będziemy nie tylko chłodzić, ale również gotować. Także biorę gar i lecimy. No i tak to wygląda. Uzyskałem brzeczki jakieś 17 litrów, myślę. Czyli nie jest ogólnie źle. Bez wysładzania tyle wyszło. Natomiast jeszcze ten worek troszeczkę by ociec, myślę, że litr uzyskał, ale robimy to wysładzanie. Tyle, ile wody mam w tej chwili zgrzane, będziemy próbowali to wysłodzić i mam pewien pomysł, jak to zrobić bez jakiegoś tam dodatkowego filtratora. Myślę, że będzie elegancko. Oczywiście zmierzę przed dodaniem tej brzeczki z wysładzania, zmierzę ile ma belgię, no i wtedy zdecyduję, czy dodać, czy nie. No dobra, moi drodzy, jakoś sobie poradziłem, wykminiłem coś takiego. Tak, z piekarnika te raszki, które posłużą tutaj jako coś do podtrzymania tego worka, jednocześnie sobie spokojnie może ściekać ta woda. Mam też oczywiście wodę tutaj do wysładzania gotową, 5 litrów, no, oczywiście też z dodatkiem kwasu mlekowego. Ło, już jest blisko dobrzenia, powiem Wam. No dobra, to lecimy z tym wysładzaniem, żeby się wyrobić. Powolutku, myślę, że będę wlewał po pół litra, może na środek. To wówczas to powinno myślę też gdzieś tam środkiem głównie ściekać, albo fizyka mnie oszuka, ale mam nadzieję, że nie będę miał zaraz tej kałuży dookoła miski, tylko wszystko nam ścieknie elegancko do miseczki. Zobaczmy, jaka sytuacja w kotle. To już będzie trzeba powoli uchylać i powoli będzie trzeba, słuchajcie, dawać konkretniejszy wyciąg, bo to się źle skończy, zaparuje tutaj wszystko. Dobra, moi drodzy, my tu gadu, a nadszedł czas, tak jest, pomiarów, także ja szybko obieram próbki, chłodzę je i testujemy. Prawie 20 briksów. 17 belgie, myślę. Nie jest źle, nie jest źle. Przed gotowaniem, oczywiście gotowanie krótkie, więc dużo nie odparujemy. No mam 17 litrów, 17 belgie. Zobaczymy, co z tego wysładzania wyszło. No, powiem Wam, że nie jest źle. Jakby tego nie dodał, to bym czuł się trochę dziwnie. Chyba mam problem, żeby złapać obraz. W każdym razie odczyt mówi 11 briksów, także no jak najbardziej polejemy. Po dolaniu wysłodzin okazało się, że mamy około 22 litry brzeczki 17 belgie. No zbyt ekstraktywnie, więc postanowiłem dogrzać około 5 litrów wody, po której dodaniu według kalkulatora dostaniemy brzeczkę o ekstrakcie nieco ponad 14 belgie. Piwko się już nam gotuje, będzie się gotować nieprzerwanie przez 30 minut, czyli no łącznie pewnie około 40 minut, bo były jeszcze takie chwile, kiedy już się zagotowywało, więc trzeba to traktować jako sytuację, w której to odparowanie brzeczki faktycznie było duże, natomiast teraz już nie będziemy przerywać gotowania. No i nastąpi moment, kiedy można w końcu wyciągnąć drożdże, które przez te około godzinkę do zadania nam się ogrzeją do temperatury brzeczki i chciałbym coś o nich powiedzieć. No mamy tutaj
Najważniejsze chyba dzisiaj drożdże. Pierwszy z nich, pierwsze, które trafią do pierwszego z takich fermentorów. Moje ulubione dziesiąteczki z Obi. Te drożdże to jest Nipa Blend z Bootleg Biology. Bardzo owocowe, naprawdę sztos drożdże. Jedyna rzecz, która i tutaj się boję, jest taka, że no to jest blend, tak? Więc z warki na warkę może mi się zmienić. No i teraz to już jest trzecie, bodajże trzecie pokolenie u mnie, także no sam jestem ciekaw, co dadzą, natomiast do tej pory naprawdę dawały mega fajną podbudowę owocową do wszystkich piw chmielowych, które na nich robiłem. Także nawet jak te chmiele nie będą dawać 100% rady, to myślę, że one zrobią robotę. Taką mam przynajmniej nadzieję. Drugie, drożdże wajcynowe, czyli tutaj są to sławne drożdże z Łaista. Ła jest 3068, czyli Weihstefany, które no, są świetnymi drożdżami, co tutaj dużo mówić. Ja akurat jestem fanem FM41, które no, dają słodsze, myślę, w odczuciach piwo, ale ten szczep też jest świetny. No i myślę, że pozwoli mi stworzyć tutaj fajną wariację IPki. No i to samo, jeśli ich chmiele zawiodą, no to one dadzą radę wciąż. No i pół paczki, próżniowo zapakowane pół paczki z 0,5. No, drożdże, które każdy zna. Jestem też ciekaw, jak duże różnice wyjdą między tymi piwami, no bo to jest ta sama brzeczka. No, a w każdym z tych przypadków wyjdzie na pewno zupełnie inaczej. Dobra, moi drodzy, czas na wrzucenie chłodnicy do naszej brzeczki. Jeszcze mi się tutaj, z tego co widzę, nie gotuje, nie wrze mi to parę litrów wody, które mam dolać do mojej brzeczki. Natomiast jeszcze 15 minut ma do tego finalnego czasu gotowania. Myślę, że te czasy gdzieś tam się zejdą. A ja też w międzyczasie sobie testuję swoje piwo, ostatnie litry sezona, piękny styl. Sezona w tym wypadku akurat z herbatą Earl Grey. Powiem, że to mega pasuje, mega fajny styl, podobnie jak grodziski, o czym wiele razy mówiłem i myślę, że to jest dosyć oczywista opinia pod kątem dodatków. No i doleję te 5 litrów, myślę, że na spokoju się to strzeli w te 14-15. Także tak to sobie leci, wrzucam chłodnicę. No i za 15 minut myślę, że będziemy ją odpalać, chłodzić do 75 stopni Celsjusza. Sypniemy chmiel, z pół godzinki mu damy, żeby sobie oddał co najlepsze. No i lecimy z chłodzeniem do około 18 stopni. Także tyle. Chłodnica została podpięta, została wrzucona. No i za jakieś 15 minut będziemy testować ten odpływ. No dobra, moi drodzy, minęło 30 minut, czas na kolejny etap, czyli schłodzenie brzeczki do około 80 stopni. Wtedy nam się ustabilizuje temperatura. Wiadomo, zawsze trochę wody w chłodnicy jest gdzieś tak na 75 stopniach. Wówczas wrzucamy 300 gramów chmielu, po 100 gramów Cascada, Phoenixa i Endeavor. Boy, that escalated quickly. No dobra, powiem wam szczerze, powąchałem sobie już te chmiele, które teraz mam dodać i to małe zdziwko. Pamiętaj, Cascade. Owocowo, nic nieprzyjemnego, nie jest jakiś trawiasty, roślinny. No czuć po prostu, że tych olejków dalej tutaj sporo żyje. Natomiast, no i nie wiem, czy po prostu te angielskie chmiele nie są aż tak dobre, czy to jest kwestia tego, że to jest w szyszce, a nie granulat, co z tego, co mi wiadomo, sprawę, że to jednak no, nie jest aż tak trwały produkt. No tutaj to po prostu wali skarpetą, wali starym chmielem. No i to jest Endeavor, a tu mamy Phoenix. No i to jest dokładnie to samo. Także no niestety, ten chmiel po prostu się utlenił. Więc zaraz sięgam do zamrażarki. Szczęśliwie mam trochę chmieli świeżych. No i dobra, znalazłem szczęśliwie. Są to Citra i Mozaik, także pewniaczki, myślę, jeśli chodzi o NIPę. Wleci 150 gramów Citry z 50 Mozaika, tak akurat miałem. No i myślę, że to zarobiliście, zagra. No i biegnę już z tymi czterema paszuszkami. Otworzyłem je już i będziemy je wrzucać. Chmiele są z Centrum Piwowarstwa, żadna reklama, po prostu chciałem tylko powiedzieć, no, że tutaj jakość jest jak najbardziej git. Ale to wiedzie, powiem wam, będzie gęściocha, będzie gęsto w tym garze. Ostatnia paczka wjechała, czas to teraz zamieszać.
Aha, ale się uniósł, powiem wam. Aromat tych olejków. Sztos. 73 stopnie Celsjusza, jak tak sobie tutaj majtam, no, czyli moim zdaniem optymalnie. Ja staram się zawsze chmielić na hopstand 75 do 70. No więc pięknie nam się to ustaliło. Daję temu garnkowi 20-30 minut. Niech sobie to posiedzi podczas tej przerwy na chmielenie. No i po niej będziemy to chłodzić, napowietrzać i zadawać drożdże. Także ja wracam jeszcze do końcowej dezynfekcji, trochę do sprzątania. I widzimy się zaraz. Lecimy z chłodzeniem. Zdałem sobie sprawę teraz z tego, że nie powiedziałem w sumie o tym, jak to będzie chmielone na zimno. Jedyne przedstawienie chmiela, które używam dziś. Natomiast na zimno, taki jest plan, żeby nachmielić każde z tych piw już, bo będą po fermentacji, innym polskim chmielem. I mam nadzieję, że już zdążą wejść do sprzedaży za te około 2-3 tygodnie. No nie zdążyły, a w momencie dogrywania tej kwestii mamy 15 stycznia 2023 roku. Musiałem zatem zmienić plan, ale o tym chwilę później. Dochłodzenie do 18 stopni Celsjusza trwało jakieś 30 minut, po którym rzeczkę przelałem wężykiem do 3 fermentorów. Finalnie bez osadu wyszło tego 3 razy po 7 litrów. Brzeczka w końcu została schłodzona, przetransferowana i napowietrzona blenderem. Teraz przyszedł czas na zadanie drożdży. Brzeczka ma około 18 stopni, więc wydaje mi się, że będzie to ok. Fermentacja też będzie w około 18 stopniach, chociaż chciałoby się troszkę niżej. Także co, biorę się za ten temat. No i gitarka. Fermentacja przebiegała w pierwszych 3 dniach w najchłodniejszym miejscu mieszkania, w którym zewnętrzny termometr wskazywał 17 stopni Celsjusza, ale zdaję sobie sprawę, że w środku wiader ta temperatura skakała i pewnie niejednokrotnie dobiła do nawet 20 stopni Celsjusza. Na dalsze dni fermentacji wiadra przeniosłem do pomieszczenia, w którym miałem stabilne 21 stopni Celsjusza. Po 3 tygodniach fermentacji, niestety tu święta opóźniły idealną datę chmielenia na zimno, do fermentorów trafiło po 50 gramów chmielu Nelson Sauvin. Nie jest to szalona dawka chmielu, szczególnie w przypadku neipy, ale uznałem, że będzie wystarczająca do przetestowania tego nowozelandzkiego klasyka, którego swoją drogą uwielbiam, w różnych konfiguracjach drożdżowych. Będzie to okazja, żeby wiedzieć, ile same drożdże wpuszczone do tej samej brzeczki fermentowanej w tych samych warunkach dają i jak się w gotowym biwie wkomponuje sam chmiel. Przed wrzuceniem chmielu mała niespodzianka, na powierzchni wariacji wajcynowej pojawił się biofilm, którego nie produkują przecież drożdże do bawarskich pszenic. Miałem tu zatem zakażenie, ale piwo sprawdziłem i było na tym etapie przyjemne, bez wyraźnych wad zarówno w aromacie jak i smaku, to też zaryzykowałem wrzucenie chmielu. Wiadra z nachmielonymi na zimno piwami poszły na 3 dni chmielenia w temperaturze pokojowej, a następnie chciałem zrobić cold crush, więc wystawiłem wiadra na 4 dni na balkon, na którym niestety nie było optymalnych temperatur, czyli około 0 stopni Celsjusza, a bardziej 10 stopni Celsjusza. No i myślę, że nawet moje radosne próby dochłodzenia raczej niewiele dały. Po tym nie do końca udanym cold crushu piwa przelałem wężykiem do kegów i sztucznie nagazowałem z użyciem CO2 z butli. No dobra, to jak wyszły te piwa? Czy znacząco inne nuty wniósł Nelson Sauvin w standardowym Hazy APA na normalnych estrowych drożdżach New Englandowych, piwie na drożdżach do pszenic i w nie do końca prawilnym Hazy APA na drożdżach neutralnych, czyli w tym przypadku USach? Pierwsze piwo na NIPA Blend. Zarówno w aromacie, jak i smaku, mega białe wino, agres, wyraźnie brzoskwiniowe estry, natomiast piwo wyszło nieco wodniste, nie czuć tych płatków, goryczka niska, ale czuć wytrawność dość dużą, niestety z czasem przechodzącą w lekką alkoholowość. Brakuje mięsistości, a brakuje tej soczkowości właściwej dla neipy. Drugie, piwo na pszenicowych Weihenstephanach, w aromacie lekki przejrzały banan, mniej tych nut typowych dla Nelsona, ale jest też troszkę tych aromatów białego wina, wygląda to tak, jakby estry mocno przykryły te dawkę chmielu na zimno. Jest też trochę ananasa, czyżby sprawka bretów. W smaku dość słodkawo, choć nieźle wyczuwalna goryczka. Trzecie na klasyce, czyli neutralne US05. Tutaj mamy landrynkowo, trochę takich klimatów przejrzałych, słodkich owoców, co wydaje się, że wskazuje ewidentnie na utlenienie odchmielowe, jakby lekko papierowe. Nie wiem po prawdzie, dlaczego to piwo, szczególnie, że jako jedyne się utleniło, ale pewnie tutaj był jakiś mój błąd. W lepiej potraktowanym piwie nie sądzę, że byłyby takie problemy i że ten Nelson wyszedłby aż tak diametralnie różnie.
Ogólnie smaczne, ale przez nie do końca dobrą fermentację i małą obsługę z chmieleniem, jednak wadliwe. Na pewno gdybym trochę szybciej nachmielił na zimno, to te piwa byłyby zwyczajnie lepsze. Brak możliwości zrobienia dobrego cold crusha na pewno też nie pomógł do poziomu, który miałem na jakiejkolwiek ipce z dobrą kontrolą temperatury i dobrym cold crushem bardzo daleko. Wnioski? Oczywiste. Fermentacja jest najważniejsza, więc nie warto na niej szczędzić, szczególnie z piwami, do których wrzuca się chmiel za około 100 zł. Ja natomiast ogólnie jestem zadowolony, bo to miała być miła warka na start do szybkiego rozpicia ze znajomymi i tak też było. W 2 tygodnie od przelania do kega zostałem może z 2 litry z 21. Kolejne warki w lepszych warunkach. To tyle w tym odcinku, zachęcam serdecznie do subskrypcji. Kolejne materiały wkrótce, dzięki za oglądanie i cześć.